O kurde, nie spodziewałem się tego. Zobaczcie, jakie wyposażenie. Kanapa i krzesła w komplecie. Wygląda jak pan z wąsikiem, aczkolwiek to nie on. O, jaka ładna komoda. Sekretarzyk. Ciekawe, czy coś ma w środku. Są jakieś stare książki, listy. Podobnie. Dobra, spróbujemy wejść do następnego pomieszczenia. Zaraz to wytniemy. Zobaczymy od razu piwnicę, jak już jesteśmy tutaj. Czy w piwnicach coś zostało? Z tego, co widzę, to jest pusto. Przypomina trochę kuchnię. Jest tutaj lodówka, piecyk, ale zobaczcie, jaka lodówka. Jestem przekonany, że w lodówce już nic nie będzie, ale jest kosmiczna. Jest. Nic już nie ma. Na regałach książki. Tutaj całkiem fajny stoliczek, tylko zjedzony już przez korniki. Zobaczcie, ile dziur. Wieszak na ubranie, zrobione z bambusa. Na kuchence gazowej nadal są garnki. Niestety puste. Coś będzie w szufladach. Tutaj jest całe wyposażenie. Idziemy teraz na górę.
jest dość niebezpiecznie. Mamy dziurę w podłodze. Ale warto tu przyjść, żeby zobaczyć te meble, które zostały. Między innymi to piękne łóżko. Jest naprawdę świetne. Piec. Nic już nie ma. Piękny kuferek. Jest troszkę odzieży, kartony. Lustro. I zaraz wejdziemy na górę. Tutaj nie byliśmy. Na wejściu bardzo fajna komoda i pufa, która była również w innym pokoju. Tutaj troszkę porozwalane. Meble zostały złożone całkowicie. Tutaj całkiem fajna toaletka. Biały marmur. Cisnę na górę jeszcze. No. Możesz im zostawić wizytówkę, może się odezwą. Ciekawe, czy nie mają tu więcej miejsc takich fajnych. Wejdziemy do góry. Nie wiem. Nie wiem, czy tutaj coś będzie. O kurde. Widzę troszkę szkliwa, porcelany. Że sporo tego jest. Tu jakieś chińskie. Kilka kuferków. Bardzo dużo jakichś przedmiotów bardzo starych. Tutaj najprawdopodobniej był magazyn rzeczy, których nie używali na co dzień. Wejdziemy jeszcze na drugą stronę poddasza. O kurde, dziura. Lepiej tutaj nie chodzić. Nie jest tu zbyt bezpiecznie. Dobra. Myślę, że to jest odpowiednie miejsce, gdzie zakończę eksplorację. Żegnam się z wami. I oczywiście widzimy się znów za tydzień w piątek.